bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, mam dla was dzisiaj coś bardzo specjalnego i dla mnie coś bardzo specjalnego. Coś, co dostałem już po długim czasie. Powinienem był to otrzymać jakiś czas temu, ponieważ przekroczyłem 100 tysięcy już, no, parę miesięcy temu. W każdym razie nie wiedziałem, że muszę się po to zgłosić. Sam już zapewne wiecie, o czym mówię i mówię o srebrnym przycisku Playa, bro, yo, it looks pretty nice, it looks good, you know, you see? Presented to AJ, the Polish American, for passing 100,000 subscribers, YouTube. Także pamiątka jest bardzo cenna, teraz idziemy po kolejny przycisk, a w międzyczasie nie wiedziałem za bardzo, co zrobić, więc improwizacyjnie, na spontanie postanowiłem ucelebrować, uczcić otrzymanie tego przycisku w postaci ekstremalnej jazdy, oblizałem się aż, ekstremalnej jazdy na rolkach po mieście, będąc ciągniętym za samochodem. Nie polecam, nie róbcie tego w domu, absolutnie nie róbcie tego w domu. Ciężko by było to zrobić w domu. I pierwszy przejazd był dosyć taki ekstremalny, bo nie wyczuliśmy prędkości, nie wiedzieliśmy jak hamować i no, jechaliśmy 60 na godzinę. Niestety cały przejazd był zamazany, więc wam tylko powiem, bo tam też dźwięku nie było. Cały szum wiatru walił w mikrofon, więc mogę wam tylko to opisać. Najpierw nie było wyczute, jak jechać szybko, jak hamować i później dopiero zaczęliśmy sobie jeździć już normalnie, jak to wszystko obczailiśmy, to zaczęła się akcja i po całej Gdyni jeździliśmy ze znakiem Playa wymachując. Ja tylko machałem, mówię subskrybujcie, subskrybujcie AJ The Polish American, także możecie sobie to zobaczyć, oglądajcie ten roll-up i lecimy dalej z odcinkiem. Tony Hawk, kurde, tutaj wie, jak profesjonalista, nie? Jak Tony Hawk, to ty jechałeś za tym autem. A zaraz się zabije. Jaka łapa w ogóle, no zobacz, jak to wygląda, jak człowiek, kurde, fantastyczna czwórka. Ten z gumy, nie? Cały dzień latałem światem na trening jeszcze przed odcinkiem wjeżdża białeczko. Cały czas ta sama firma, cały czas współpracuje z Prozis. Słuchajcie, też bardzo ważne info dla mnie. Czekałem pół roku na to, ale w końcu to już jest i są dostępne buty Aipa, białe buty, śmigasy do Centusa. Nie wiem, jak je nazwać jeszcze, jakoś je nazwę. Możecie dać przykład w komentarzach, jak nazwać takie buty. Zawsze miałem troszkę uprzedzenie do białych butów ze względu na to, że się szybko brudziły i nie miałem, jakby nie chciałem ich czyścić. To jest chyba jedyna taka negatywna strona, ale sam biały komponuje się bardzo dobrze dla mnie w strojach eleganckich, sportowych, niezależnie. I no są to buty naprawdę bardzo dobrej jakości. Jakby wiadomo, że to jest mój produkt, ja go promuję, więc mówię, że jest bardzo dobry, ale to nie tylko o to chodzi. I przykładem tego, albo dowodem jest to, że ta sama firma, która produkuje te buty, jakościowo te buty są porównywalne do butów, które są sprzedawane dla... Wiem, że to nie są buty dla wszystkich, ale sobie wyobraźcie, że jest to jedna, jedyna para, model, który jest niepowtarzany. Tego nie ma nigdzie indziej. Ja mam teraz drugą parę, bo kiedyś jedną dostał jeden z moich widzów i ja noszę drugą parę. Na przykład rozumiem też, że... Bo sam bym szedł do sklepu, spojrzałbym na półkę, zobaczyłbym buty za 350 zł z logiem Nike, kupiłbym pewnie.
i zamiast, jakby, zamiast wybierać jakiś no-name na logikę, to się przyznaję, że pewnie bym spojrzał i powiedział, Nike, to sobie kupię. Tylko że nie zawsze Nike pasuje, nie zawsze to logo Nike jest pożądane, wchodzicie gdzieś w jakieś bardziej eleganckie miejsce i już to logo troszkę psuje szyki, a te buty bardzo spoko się sprawdzają i w, jakby w strojach sportowych i w eleganckich, macie nawet na zdjęciach pokazane. To jest taka promocja, ale z nutą szczerości, wam mówię, jak to wygląda. Dzisiaj na treningu robiłem sobie nogi, nie będę tego pokazywał, bo wszystkie plany treningowe już w zasadzie znacie, poznaliście, były rozpisane we wcześniejszych odcinkach. Byliśmy dzisiaj właśnie nad jeziorem, wiecie, rowerek z przyjaciółmi, pojechaliśmy sobie się poopalać, popływać na rowerku, ja w międzyczasie sobie założyłem pulsometr. Mamy to. Popływałem w jeziorze 15-20 minut jakoś i zrobiłem sobie cardio, jakby to było właśnie po to, żeby sobie zrobić cardio. Także dzisiaj mało czasu jest i zrobię sam trening. To jest ostatnie takie porównanie, myślę, które będę wam zdradzał przed samymi zawodami. Następnym razem wychodzę już na scenę. Tutaj troszkę waskularyzacji widzicie, ale wszystko już w niepewności będę was trzymał. A teraz zobaczmy, jak wyglądam. Dzikus docentus. Czyli tak, dzisiaj który dzisiaj jest? 25 czy 6? Nie mam pojęcia. Dobra, jest 26. Ogólnie można spojrzeć już na brzuch, że pierwsze, co się rzuca w oczy, to jest to, że żyły ruszają się razem ze skórą. Nie jest źle. Normalne pozowanie, normalnie klasyczne pozowanie, tak jak sobie idę, cyk. Wszyscy krzyczecie, drzecie, wdzieracie się. Yo bro, how you doing? Tak. Właśnie, bo miałem iść na podblażówkę, ale chyba będę szedł na atletyczną, bo po prostu proporcje. Jestem jakby za bardzo rozbudowany na to, żeby iść na plażową, bo to już nie jest taka super estetyczna po prostu forma rama, tylko jest tutaj trochę mięśnia, nie? No i właśnie powiedzieli mi... Za dużym dzikiem czy jesteś? Powiedzieli mi, że lepiej, żebym poszedł na atletyczną. Bardzo mnie boli fakt, że atletyczna startuje w niedzielę, a plażowa w sobotę. I gdybym startował w sobotę, to w niedzielę jeszcze mógłbym chodzić po Sopocie i z wami przybijać piąteczki, a tak naprawdę będę miał w niedzielę, już po całym Sopocie na koniec, czyli piątek, sobota będę chodził, będę zasypiał, a w niedzielę dopiero wyjdę na scenę, nie? Jeżeli wszystko pójdzie dobrze i nie będę jeździł za samochodami na rolkach i nie połamie się, na razie żyję. No nie no, ja jestem naprawdę zadowolony, naprawdę patrzę i jest, widzę ten progres, widzę, że zostały jeszcze 3 tygodnie i myślę, że dam radę, nie? Naprawdę, myślę, że dam radę. To jest epickie, naprawdę. Kalistenik na scenie, chociaż nie wiem, czy jeszcze zasługuję na ten tytuł, ale wrócę do niego, obiecuję, że do niego wrócę. Przynajmniej robię salto, backflip, aktory. Kto jeszcze robi backflip do tyłu, bro? W ogóle backflip do tyłu, masło maślane, ale mniejsza. Dobrze, jest, prezentuje się godnie, mój własny przycisk play, moi drodzy. Jestem z siebie bardzo dumny, jestem bardzo zadowolony, czekałem na to, dążyłem do tego i nie mogę powiedzieć, że jest to przypadek, bo zrobiłem to wszystko świadomie i tak jak mówiłem na początku, od początku zakładałem, że to nastąpi, to musiało nastąpić i myślę, że to jest prawidłowe myślenie przy każdym postawionym sobie celu, jaki obieracie, żeby dążyć do tego celu i widzieć to. Musicie to po prostu widzieć. Jeżeli tego nie widzicie, to tego nie będzie. Musicie z góry zakładać, że to się uda, nie? Te wszystkie kroki, które podejmowałem, to jak to się wszystko rozwinęło, to jakie wyzwania sobie co chwilę ustawiam, jak mogę się rozwijać dzięki nagrywaniu tych filmów, to jest dla mnie bardzo, no znaczy dla mnie to bardzo dużo.
i wy tworzycie, to jesteście wy, nie? No nie, żeby tam, ja też, ale wy też, to jest taka wspólna robota. Idę spać spokojnie. Z playem nad głową, idę go wieszać na ścianę. Peace out, brother. Buziaczki, dobranoc, na razie. Kasza Jaglana, 10 lat, robi swoje. Ca, 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 ca.